Cześć! Dzisiaj bardzo się cieszę, że będę mogła na kanale Wam pokazać książki, które gdzieś tam są w moim sercu, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bajki dla dzieci. Mówię tutaj o Muminkach. I to jest moja ulubiona książka, bajka dzieciństwa. I zawsze chciałam, żeby moje dzieci tę bajkę, książki poznały. No i teraz jest taka szansa, ponieważ wydawnictwo Harper Kids wydało 3 książki o Muminkach na podstawie Doliny Muminków. Mam 3 książki. To są 3 książki z 5 książek dostępnych obecnie. To jest właśnie ich nowość. I co? Pokażę Wam każdą książkę po kolei. Jeśli nie znacie Muminków, to taka krótka informacja dla tych, a jak wiecie, co to są Muminki, to możecie przewinąć. Historia o Muminkach, czyli magicznych takich naszych zwierzaczkach przypominających hipopotamy. To jest rodzina Muminków. Tutaj mamy Muminka, mamy mamę Muminka, tatę Muminka. Z nimi mieszka również mała Mi, taka tutaj, o, zobaczcie. I są to historie bardzo często jakieś różne magiczne, które dzieją się w Dolinie Muminków. Oprócz tych głównych postaci mamy jeszcze szereg postaci równie bardzo takich oryginalnych na pewno, czyli mamy Migotkę, mamy tutaj na przykład Ryjka, mamy jeszcze, nie wiem czy mi się uda znaleźć, znalazłam, mamy na przykład Włóczykija. Więc tych osób, tych postaci jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oprócz iluś tam książek, mamy 2 już obecnie chyba seriale, jest kilka filmów pełnometrażowych o Muminkach, więc materiałów o Muminkach jest bardzo, bardzo dużo. Nawet jeśli jesteście fanami Muminków, to w Finlandii jest taki park, który nazywa się Doliną Muminków. Ale dobra, to krótka była taka forma wstępu. Natomiast wracam do naszych dzisiejszych książek. Zacznę od pierwszej, czyli od Muminek i Święto Lodu. Zaczniemy od okładki. Tutaj mamy mieniący się napis. Muminek też się tutaj nam mieni. O, tutaj mamy wszystkie z tej serii książeczki. My mamy te 3. Jeszcze są takie 2 możliwe do kupienia. O czym jest ta historia? Muminki zapadają w sen zimowy, ale nagle do domu Muminków trafia zaproszenie. I jest to zaproszenie na święto lodu. Muminek długo waha się, czy powinien na to święto iść, czy poszedł, czy nie poszedł. Tego Wam nie zdradzę, zapraszam do przeczytania. Chcesz czy nie chcesz tej książki? Chcesz? Twoja? Twoja. Będziemy czytać? Tak? Druga książka z kolei jest to Muminek i Wiosenna Niespodzianka. Tym razem Muminek budzi się niespodziewanie z zimowego snu. Budzi go mała Mi. Muminek wyrusza w podróż w poszukiwaniu małej Mi, która mu gdzieś tam ucieka. Czy ją znajdzie, czy jej nie znajdzie, no to o tym się dowiecie w książce. Mogę Wam tylko zdradzić, że przy okazji Muminek szuka wiosny i zastanawia się, czy ta wiosna w ogóle kiedyś nadejdzie. Ostatnia część jest jesienna i to jest Muminek i Złoty Liść. I tutaj z kolei mamy kolejny bal, tym razem bal jesienny. Muminek razem z Rykiem przygotowują się do tego balu. Siedzą w lesie i nagle natrafiają na złoty liść. Jak jest jeden złoty liść, to trzeba poszukać drzewa ze złotymi liśćmi. To i czy im się uda, czy im się nie uda, to też Wam tutaj nie będę zdradzać fabuły do końca. Te 3 książeczki na pewno są spokojnie od 3 lat w górę, bo i moja 3-latka, i moja 5-latka jest bardzo z nich zadowolona. Pokażę Wam kilka teraz rzeczy w środku. Pierwsza rzecz to grafika. Jest to grafika nie odbiegająca jakoś znacznie od oryginału, natomiast jest to w kolorze, więc jest to na pewno fajne dla dzieci. Grafika grafiką, ale ważny jest tutaj bardzo, wydaje mi się, tekst. I ten tekst po pierwsze jest prosty, po drugie jest tak napisany,
że ja, czytając dzieciom wieczorem bajki, nie miałam problemu z odczytywaniem, co często się niestety zdarza, tym bardziej, że bardzo często muszę czytać o tak do góry nogami. I tutaj przeczytam: krzyk dobiegł stamtąd, zawołał muminek. A często niektóre książki, jak czytam do góry nogami, no to naprawdę muszę się zastanawiać, co jest, co po prostu jest napisane. Na dzieciaki mi wyrywają książkę i chcą same oglądać obrazki i przeglądać. Więc ten tekst jest naprawdę fajny. Tego tekstu dużo nie ma. Zobaczcie tutaj. W każdej książce jest to samo, więc wystarczy, że Wam pokażę jedną. Że tego tekstu naprawdę dużo nie ma. Podoba mi się też to, że ten tekst przez to, że jest taki duży, czytelny, może się naprawdę bardzo fajnie nadawać dla dziecka, które uczy się czytać. I wydaje mi się, że to jest naprawdę wtedy dobra pozycja, właśnie ponieważ ten tekst jest naprawdę bardzo duży. Ta czcionka też jest taka dosyć prosta, nie jest nic takich z jakichś dziwnych esów, floresów, tylko ona jest naprawdę czytelna. Te książeczki również są taką bazą do, oczywiście, do rozmów na różne tematy. No i przede wszystkim mamy w tych książeczkach temat pór roku. Drugim takim tematem jest na pewno to, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy i które to są zwierzęta, więc to jest kolejny temat, o którym możemy z dziećmi na podstawie tych książek porozmawiać. No i jeszcze jest temat na pewno takiej przyjaźni, rodziny, te elementy takiego martwienia się, że oni są bezpieczni, o tęsknocie za najbliższymi. Na przykład w tej książce mamy tutaj tęsknotę za włóczykijem, który pojawia się tylko co jakiś czas, przybywa do Doliny Muminków, więc najbliższy przyjaciel muminek zawsze z utęsknieniem czeka na włóczykija i na ich różne fascynujące wspólne przygody. Jeśli chcecie zainteresować swoje dzieci muminkami, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajna pozycja. Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć! Przeczytamy kawałek tutaj odnośnie Święta Lodu. W Dolinie Muminków cicho spadały pierwsze cieniutkie płatki śniegu. Cała rodzina Muminków rozpoczęła przygotowania do zimowego snu. Ziewnął Muminek, pomagając mamusi ustawić łóżka dookoła wielkiego kaflowego pieca w salonie. Tymczasem mała Mi była zbyt zajęta, żeby im pomagać. Wszędzie szukała swojego przyjaciela, oswojonego pająka, który jak zwykle gdzieś się zawieruszył. Nagle do salonu wpadła z impetem panna Migotka, która trzymała w łapce ulotkę i była bardzo czymś przejęta. To zaproszenie, wydyszała, na Święto Lodu! Na dziś wieczór! Jej wielkie oczy zajaśniały na myśl o tańcach i eleganckich sukniach. Możemy w tym roku położyć się spać później i pójść na zabawę? Spytała błagalnym tonem. Muminek z kolei miał mieszane uczucia co do Święta Lodu. Owszem, nęciła go zabawa, ale wychodzić z domu teraz, kiedy przyszła zima? To może być niebezpieczne? Przestrzegał Migotkę. Co będzie, jeśli spotkamy Bukę? Migotka zwiesiła smutno ogonek i wyszła z salonu. Więcej materiału Wam nie zdradzimy, ale na zakończenie taka ciekawostka. Właśnie w Finlandii stanął na torach najdłuższy pociąg i ten pociąg nazywa się Buka. Właśnie od Muminków. Buziaki? Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!